Pan radny Wróblewski, proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo radni, szanowni państwo obecni na tej sali. Wydaje mi się, że jeżeli jako rada przegłosujemy zmieniony porządek obrad, możemy głosować też en bloc. Nie ma konieczności głosować każdej poprawki oddzielnie, każdy wniesiony projekt uchwały. Jeżeli przegłosujemy tak zmieniony porządek obrad w całości, myślę, że nie powinno być problemów formalnych. Ja bardzo proszę też pana przewodniczącego, że jest to możliwe w jakiejś przerwie, żeby radni trzymali ten porządek obrad. Ten rzeczywiście jest dosyć bogaty i rozszerzony i ciężko byłoby się nim nie pozbyć. Ale wczoraj otrzymali wszyscy państwo na komisję i miał na komisji, więc porządek również wręczony radnym. Wszyscy radni dostali porządek, ten, który przedstawili. Nie dostali, ja go nie mam, a powinien być dostarczony na 7 dni przed sesją. Zaraz się odniosę do tego. Panie przewodniczący, ja mam jeszcze wniosek w stosunku do przedstawionego przez pana porządku obrad. Otóż bardzo proszę o wykreślenie z porządku obrad. Występuję w imieniu doraźnej komisji do spraw nazw ulic i placów z drogami publicznymi lub drogami wewnętrznymi oraz znoszenia pomników w Lubartowie o wykreślenie punktu trzeciego projektu uchwały w sprawie budowy pomnika upamiętniającego Armię Krajową w Lubartowie. Jest to inicjatywa uchwałodawcza, czyli inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców Lubartowa. Z tego powodu, że podobne treści projekt uchwały przygotowała komisja. Komisja przygotowała dwa projekty uchwał, które kierowały na trzecią sesję, które były skierowane na posiedzenia komisji przed dzisiejszą sesją. To jest w sprawie wyznaczenia pomników na terenie miasta Lubartów i w sprawie zamiaru budowy pomnika upamiętniającego Armię Krajową w Lubartowie. Ten projekt uchwał, jak zwykle zresztą, nie otrzymały pozytywnej opinii Radcy Prawnego Urzędu Miasta, więc jest, żeby spełnić wymogi formalne, to opinia została od innego Radcy Prawnego. Wszyscy dziwili się, dlaczego nie otrzymały tej pozytywnej opinii, więc ja przekazuję panu przewodniczącemu z prośbą o przekazanie radnym. Dziękuję bardzo. Natomiast chciałbym jeszcze uzasadnić wykreślenie tego projektu uchwały względami formalnymi. Otóż, proszę państwa, to troszeczkę dłużej niestety muszę zabrać głos. Otóż, proszę państwa, podejmowanie uchwały w sprawie budowy pomnika powinno być, w ogóle budowa pomnika poprzedzona pewnymi uzgodnieniami natury formalno-prawnej. To nie jest tak, proszę państwa, że wystarczy tylko sam zamiar budowy pomnika. Potrzeba pewne rzeczy uzgodnić. Mam przed sobą ustawę z dnia 21 marca 1988 roku, zmienioną w 2000 roku o Radzie Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa i zgodnie z tą uchwałą do zadań Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa należy opiniowanie pod względem historycznym i artystycznym wniosków o upamiętnienie miejsc, wydarzeń historycznych, a także wybitnych postaci związanych z dziejami walki i męczeństwa. Zgodnie też z tą ustawą zostały powołane przy Wojewodzie Lubelskim Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, do których należy właśnie i opiniowanie tego typu projektów na terenie województwa lubelskiego. O ile mi wiadomo, na komisjach Rady i do dnia dzisiejszego nie ma takiej opinii, jeżeli chodzi o przedstawiony projekt uchwały. Wydaje mi się, że inicjatywa Komisji Doraźnej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta, stara się przyspieszyć ten tryb budowy tego pomnika, cedując jakby te wszystkie kwestie urzędowe na burmistrza miasta w określonym miejscu, reguluje pewne sprawy i chcielibyśmy, żeby w imieniu komisji wnioskuję, żeby ten projekt uchwały został dodatkowo wycofany. Panie przewodniczący, dodatkowo jeszcze powiem, że wkradły się pewne nieścisłości w materiałach dotyczących. Proszę o spokój. Ja mogę prosić państwa o spokój? Ale to nie mówi się, co się chce, tylko proszę podnieść rękę. Ja udzielę głosu za zgodą rady. Takie są zwyczaje i takie jest prawo. Więc bardzo proszę o spokój. W materiałach dotyczących projektu uchwały przekazywanych radnym na sesji przez honorowy komitet albo nie wiem. Nie było podpisane, bo honorowy komitet budowy pomnika wkrada się pewne nieścisłości. Otóż mam przed sobą pismo Instytutu Pamięci Narodowej. Ja może odczytam kilka pism argumentujących za tym, że ten projekt nie powinien znaleźć się na tej sesji. Otóż
nawiązaniu do pytań zawartych w Państwa piśmie w sprawie inicjatywy budowy pomnika upamiętniającego Armię Krajów Wyborczych uprzejmie informuję, iż żadna organizacja, instytucja ani osoba nie zwracała się do Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie z prośbą o wydanie opinii w zakresie treści lub sformułowań, jakie są zaplanowane do umieszczenia na wyżej wymienionym pomniku. A przypomnę, że w materiałach, które otrzymaliśmy do tego projektu uchwały, było zapewnione, że projekt jest popierany przez Instytut Pamięci Narodowej. Żaden z pracowników tutejszego działu Instytutu Pamięci Narodowej nie uzgadniał pisemnie lub ustnie treści projektowanego napisu na pomniku. W tej sytuacji wszelkie informacje dotyczące rzekomego uzgodnienia z Instytutem Pamięci Narodowej treści lub sformułowań na projekcie pomnika są nieprawdziwe. Dodatkowo pragnę przypomnieć, że właściwym w tej sprawie organem jest Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa przy Wojewodzie Lubelskim. Mam, proszę Państwa, drugie pismo z Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci i Męczeństwa, Miejsc Ochrony Pamięci i Męczeństwa w Lublinie 10 lutego, w którym przeczytam. Odpowiadając na Pana pismo w sprawie planowanej budowy w Lubartowie pomnika upamiętniającego Armię Krajową, uprzejmie informuję, że Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa nie opiniował projektu formy upamiętnienia i treści napisu zaplanowanego do umieszczenia na wyżej wymienionym pomniku. Z wnioskiem w sprawie tego pomnika nie zwrócił się do komitetu żaden podmiot. Trzecie pismo, troszeczkę dłuższe, ale muszę je odczytać. Jest to pismo z dnia 10 marca 2014 roku. Pismo wystosowane do członków komisji przez Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Lubelski. Okręg Lubelski Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych na prośbę Lubartowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wsparł ideę budowy pomnika Armii Krajowej w Lubartowie. Nadmieniam, iż w marcu 1944 roku doszło do scalenia Narodowych Sił Zbrojnych z Armią Krajową i podporządkowanie dotychczasowych żołnierzy NSZ dowództw Armii Krajowej. Dwa lata wcześniej nastąpił częściowy proces scalenia Narodowej Organizacji Wojskowej z AK. Między innymi z tych powodów Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych wspiera inicjatywy mające na celu upamiętnić heroiczność niepodległościowego oręża polskiego podczas II wojny światowej z innych formacji wojskowych. Jednak wnioskodawca nie przedstawił nam projektu pomnika oraz treści inskrypcji na nim umieszczonej. Byliśmy przekonani, iż projekt jest w fazie przygotowawczej, mający na celu podjęcie przez radnych miasta Lubartów uchwały intencyjnej w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, projekt obelisku oraz treści na nim zawartych inskrypcji podlega zaopiniowaniu przez Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa w Lublinie, w skład którego wchodzą m.in. prezesi organizacji kombatanckich o zasięgu krajowym i okręgowym. Informuję, że sprawa pomnika Armii Krajowej w Lubartowie nie była jeszcze opiniowana przez wyżej wymieniony komitet. Po zapoznaniu się w dniu 7 marca bieżącego roku z projektu pomnika, z ubolewaniem muszę stwierdzić, iż treść zaproponowanych przez wnioskodawcę napisów nie odzwierciedla całości zasług Armii Krajowej, a jest powielaniem kłamliwych tez propagandy PRL-owskiej. Za kilka miesięcy będziemy obchodzić 70. rocznicę akcji Burza, podczas której wielu żołnierzy Armii Krajowej zostało przez nowych okupantów ze Związku Sowieckiego rozbrojonych, a następnie zamordowanych bądź zesłanych na nieludzką ziemię. Wielu żołnierzy Armii Krajowej po wkroczeniu Armii Czerwonej walczyło z nowym okupantem oraz rodzimymi komunistami. Wcześniej zwalczało bandy rabunkowo-szabrownicze, które często działały pod szyldem Gwardii Ludowej. Po rozwiązaniu Armii Krajowej wielu jej żołnierzy, w tym tych zaprzysiężonych w Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowych Siłach Zbrojnych, kontynuowało walkę w szeregach Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego bądź innych mniejszych organizacji antykomunistycznego podziemia. W związku z powyższym Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych nadal wspiera ideę budowy pomnika Armii Krajowej w Lubartowie, lecz zgłasza zastrzeżenia wobec treści inskrypcji, jako zaproponowali inicjatorzy budowy obelisku z Lubartowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Ponieważ w myśl i życzenie komunistycznych propagandistów zamierza prawdę o tej formacji. Podpisano prezes Zarządu Okręgu Lubelskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych dr Rafał Dobrowolski. To pismo zostało też skierowane do przewodniczącego Rady Miasta. Szanowni Państwo obecni na sali, Szanowni Państwo radni, ja rozumiem, wszystkim nam zależy na tym, żeby bohaterscy żołnierze Armii Krajowej zostali godnie w tym mieście upamiętnieni.
ale powinno się to robić zgodnie z prawdą, zgodnie z procedurami prawnymi i zgodnie z dobrymi obyczajami. I wydaje się, że powinniśmy pamiętać o tym, że ten pomnik powinien zawierać przede wszystkim inskrypcje prawdziwe, stąd inicjatywa komisji, żebyśmy dzisiaj wyrazili zamiar budowy pomnika upamiętniającego Armię Krajową w centrum Lubartowa, natomiast pozwoli to uruchomić dalsze działanie instytucyjne, żeby ten pomnik wreszcie w Lubartowie powstał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.